Z jednej strony wszystkie kanony są spełnione, poprawna kompozycja, no wszystko jest cud miód, plus ten takie mrugnięcie okiem do widza. Zobaczcie, nie dość, że to są bardzo interesujące formy plastyczne, to jest ceramika i to jest świetnie pokazane. To i tak rok wytrzymałaś. Gratuluję. Super łagodny. Co? Ja byłem łagodny. Ania robi dzianinę. To, co ma na sobie, to też jest jej. No pokaż. To jest takie milusie. Milusie. No to jest. Słuchajcie, no, baby no, alpaka to jest. Sposób myślenia o malarstwie, ale tutaj widać już, że się dokonało coś więcej. Już to jest takie bardziej swobodne i żywe. Pokaż, jak zrobiłeś. I tak Łukasz zrobił. Stan wyższej twórczości. No co za diabeł. Jak żeśmy się spotykali i wiele pomysłów po prostu przyszło z marszu. To iskrzyło. To po prostu iskrzyło. Cześć Aga, wyczekałaś się mocno. Ale ja jestem zauroczona tym, co słyszę, więc to mi kompletnie nie przeszkadza. Aczkolwiek muszę sprostować jedną rzecz. To był czwarty rok Marleny, a mój to był trzeci, maksymalnie czwarty. To nie był mój piąty rok jeszcze. Tak? Tak. A to był końcówka trzeciego, początek czwartego, jakoś tak. Chyba końcówka trzeciego. No, a malowałaś jak na piątym. Dlatego się pomyliłem. Co ja zrobię? Miałam świetnego nauczyciela, co mogę powiedzieć, no. I słuchaj, w każdym razie mam nadzieję, że się spotkanie robi fajne. Gdzie Grześka zmówiłaś? No to sytuacja wygląda w ten sposób, że Grzegorz, ja dzisiaj mogłam wcześniej wrócić z pracy, a Grzegorz jeszcze przez jakąś godzinę czy pół godziny jest w pracy. Może się jeszcze załapie, ale jest w pracy. Może się załapie. W każdym razie ja bym zaczął od pokazania tych slajdów, które przysłałaś. No właśnie, jestem bardzo ciekawa, co ty wybrałeś, bo ja miałam duży problem, bo większość moich obecnych prac jest w świecie, u ludzi i jakby zawsze było później, zrobię zdjęcia, zdjęć nie mam, muszę pościągać, także to był taki zlepek dziwny. Ja to robiłem dosyć na szybko. W każdym razie zaczynamy od zdjęcia, gdzie jesteś na tle swoich obrazów. I myślę sobie, że zarówno te obrazy, jak i to, jak się prezentujesz na tym zdjęciu, bardzo dużo o tobie mówią, bo tylko jeden. W każdym razie, słuchajcie, Agnieszka to jest taki żywioł, taki trochę świrek, ale taki w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Z Agnieszką się nie można nudzić. Natomiast ja chciałem pokazać te prace, które wybrałem. I to nie jest... To jest... Dobra, wyłącz, bo mi się ślizgają ładnie po tym. Dobra. Chciałem pokazać to, co wybrałem z tych prac Agnieszki, bo... Wydaje mi się, Bóg zapłać, że ona jest, jakby to powiedzieć, bardzo otwarta na różnego rodzaju prezentacje. Jeżeli teraz widzimy taki rysunek, to drugi będzie nawet dosyć podobny. On się tak ociera o trochę plakat, trochę o ilustrację, jest dosyć ekspresyjny. Jest budowany za pomocą dosyć mocnych kontrastów. Natomiast gdyby się ktoś domyślał, że właśnie ten rysunek reprezentuje postawę twórczą Agnieszki, no to będzie w dużym błędzie, bo Agnieszka
Jest zdolna bestia, to przyznam. Drugi rysunek, utrzymany w podobnym klimacie. Natomiast ona cały czas poszukuje. To jest taki żywioł, który nie powtarza w kółko tego, co mu się raz udało. Bo bywają tacy twórcy, którzy malują, coś im tam wyjdzie, jakąś nagrodę dostaną i potem przez całe życie tłuką to samo. Tak, ja się przyznaję, że mam nadzieję, że to jest dobre. Ja się po prostu bawię tym, co robię i lubię się bawić sztuką. I tak, ja się wcale nie wstydzę tego, że poszukuję. Mam nadzieję, że to bardzo źle zabrzmi, ale ja mam nadzieję, że nigdy nie znajdę jakiejś jednej konkretnej drogi, bo nie chciałabym utknąć w jednym miejscu. Ja po prostu się niesamowicie dobrze bawię, korzystając z każdego wachlarza, jaki mi podejdzie. Zawsze w portmonetce, w portfelu, jeżeli chodzi o drogę, to miej swój adres. To zawsze trafi. Dobra, lecimy dalej. Zobaczcie, pierwsze dwa rysunki, no bo już tam coś żeśmy widzieli, jeżeli chodzi o obraz, i nagle taki przeskok. Czyli coś zupełnie innego. Żywioł taki malarsko-rysunkowy i to, co mi się podoba, to jest w zasadzie, to są takie dla mnie szkice, takie próby, takie badanie możliwości materii, którą można potem wykorzystać do różnego rodzaju działań. Słuchajcie, tu jest wykorzystana na przykład taśma maskująca. I bardzo dobrze, po to są różnego rodzaju wynalazki, żeby z nich korzystać. Jeżeli ktoś by na przykład ten biały trójkącik tam po lewej stronie na dole miał ręcznie wyrysować, to szkoda czasu. Można przykleić taśmę, nadać farbę, efekt jest fajny. Zawsze uważałem, że trzeba pomagać sobie, jeżeli chodzi o narzędzia i inne możliwości. Tutaj podobna rzecz. I teraz ktoś może powiedzieć, że w tym jest za dużo przypadku, że to jest taki rodzaj abstrakcji, który no w zasadzie nie wiadomo, co wyjdzie, to wyjdzie, zawsze możemy udawać, że jest dobrze. No ja już od razu mówię, że to nie do końca tak wygląda, ponieważ w krótkim czasie dzięki takiemu sposobowi można poszukać różnego rodzaju form, można to traktować jako skończone dzieło sztuki, można to traktować jako szkice, jako punkt wyjścia. Jeżeli potraktujemy to w ten drugi sposób, to możemy się potem spodziewać jakiejś realizacji nieco poważniejszych. Tu mamy na przykład jeszcze takie próby. Tutaj mamy takie próby, a tutaj mamy efekt, jeden z efektów końcowych, mianowicie tu już wchodzimy w takie zdobnictwo, to jest na przykład stół. I to stół jak najbardziej użytkowy, ale jest zrobiony blat w taki sposób, że drugiego takiego stołu na świecie nie ma. I teraz jest tylko problem gustu, bo jeden powie, że chce mieć stół gładki, to jest w ogóle bez sensu, a drugi się zachwyci kolorami, formą i wyda bardzo dużo pieniędzy, żeby właśnie taki stół mieć. Generalnie to jako stół, nie wiem, gdzieś do salonu, to ja bym taki stół chciał mieć. Natomiast jeżeli to miałby być mój stół, przy którym robię projekty i rysuję, no to nie, no to muszę mieć gładki, żebym widział, co projektuję, bo no ale no różne mogą być funkcje takiego stołu. To ja mogę się tu wtrącić, jeżeli chodzi o ten stół, bo no ogólnie... Co, nie byłabyś sobą, gdybyś się nie wtrąciła, ale proszę cię bardzo, no ja... Bo przecież ogólnie ja to,
trafiasz, to nie jest stół do pracy, to jest stół do jadalni. I żeby rozwiać wszelkie wątpliwości, to jest mój prywatny stół do jadalni. Po prostu ja dostałam w spadku bardzo brzydki, zniszczony stół i stwierdziłam, że bardzo szkoda to drewno wywalać. On był w opłakanym stanie, więc ja go zabrałam na warsztat i ja go zaczęłam przerabiać. I mąż się odgrażał, jak zobaczył pierwsze bohomazy, jak ja to nazywam, znaczy jak mój mąż to nazywa, jak Grzesiu to nazywa, bohomazy na tym stole, to powiedział, że on prędzej sobie da rękę uciąć, niż pozwoli, żeby ten stół stanął na salonie i jeśli już, to czeka go przykry koniec z obrusem. Natomiast w tym momencie ten stół stoi u nas w jadalni. Groźba obrusu już dawno zniknęła, mąż niestety rękę dalej ma. I ja nie używam do niego absolutnie nic. Tam stoi jakaś drobna rzecz na tym stole, jakieś podkładki i ktokolwiek do nas przychodzi, się to wow, gdzie kupiłaś taki stół, matko, ile ty musiałaś wydać, bo tu na Islandii są chore ceny. I nagle się wtrąca mój mąż, że no, błaga, przyjechała na warsztat, nudziło jej się i pamiętacie ten stary stół, który stał tam w przedpokoju, no to jest ten sam stół. No i nagle dostałam 10 zamówień na zrobienie takiego stołu. Ja mówię, słuchajcie, no taki sam to nie wyjdzie, ale mogę coś pokombinować, żeby wyszedł podobny. Także jako stół do jadalni, na który nie potrzeba absolutnie nic kłaść, on się naprawdę fajnie sprawdza. No poza tym jest bardzo praktyczny, jak się zupa wyleje, to nie widać. Nic nie widać, słuchajcie, no raz na jakiś czas, jak się przetrze szmatą, to a robi fajny klimat w salonie, generalnie nie potrzeba dużo ozdób, bo on jest ozdobą sam w sobie. To jest taki mój obraz do jedzenia. Obraz do jedzenia? No dobrze, jak komuś miał. Dobra. No, ale słuchajcie, to nie jest jeszcze wszystko. To nie jest takie, że na stole się skończyło. Zaprojektowałaś tatuaż. Tak, to jest ramię mojego Grzesia. No. I teraz musisz go z tym oglądać. No tak, jeszcze pracujemy nad kolorami i jak już zaczęliśmy pracować nad kolorami, to nagle mu się przestało podobać, bo okazało się, że wymyśliłam barwy i paletę kolorystyczną, którą trzeba robić naraz, bo to się wszystko blenduje ze sobą, są przejścia i niestety to są długie, bolesne godziny, więc teraz mu się przestało trochę podobać, ale no tak sobie zażyczył, to tak ma. Zażyczył sobie krakena, dostał krakena. Z tego co wiem, też masz bardzo ładny tatuaż, duży, może chcesz pokazać. A to bym się musiała rozebrać. Nie, to ma się dawać. Ale kiedyś, no. Jakby ktoś miał wątpliwości, czy robić szkice, to warto, nie? Bo... Tak, to warto. Dobra, to jest kurczę szmatelnik, nie dał się nabrać. Słuchajcie, teraz rzecz, która świetnie odzwierciedla połączenie kilku rzeczy. Otóż jak widzimy takie trójkąty i wiemy, że ta praca powstała w ramach zajęć się na SP Łódzkiej, gdzie strzemiński konstruktywizm rządzi, no to prawie, że jest wszystko jasne. Ale z drugiej strony to jest praca dyplomowa, znaczy to jest część pracy dyplomowej, bo tematem było opakowanie. Agnieszka sobie pomyślała, ja tam zrobię kapcie. Słuchaj, to są normalne kapcie do chodzenia po domu. Słuchajcie, widzieliście gdzieś w sklepie takie kapcie? Bo ja nie widziałem. A powiem szczerze, że optymistycznie wyglądają. Natomiast na tej planszy, bo ja wybrałem tylko jedną, Maga, wysłałaś mi naprawdę tyle, ale to nie jesteśmy w stanie tego wszystkiego ogarnąć. No i tutaj mamy jakieś tam kapcie w różnych gamach kolorystycznych i pudełko, to miało być z założenia, a ja rozumiem, pudełko tekturowe, a tutaj masz tak zwane, nie wiem jak to się nazywa, wykrojniki do tego pudełka i grafikę, tak? Tak, z tego względu, że tam jakby to było, czy cały dyplom niestety był online, odbywał się online, dlatego nie no musiałam. Bo była pandemia. Na początku,
Tak, na początku te wykrojniki powstawały, natomiast jako, że to było online, to już nie musiałam się bawić zdjęcia, jako, że kapcie nad kapciami się namęczyłam niesamowicie, chociaż była to świetna zabawa, to zrobiłam zdjęcia na żywo, natomiast już nie drukowałam ponownie, żeby na czysto wykrajać, że tak powiem, te opakowania. Znaczy, te opakowania powstały i one są. Natomiast na potrzeby online wygodniej było to w taki sposób przedstawić. Po prostu wiadomo było, że jak ktoś będzie chciał sobie skleić, no to print screen, wydruk, nożyczki i niech się komisja męczy. I no, masz ten rację. I masz dobra ten rację. Układanka. Dobra układanka. Tak, bo w końcu komisja to za łatwo jej to wszystko przychodzi, ja wiem. Już to kiedyś słyszałam. Trzeba ich zmusić do myślenia, jasne. I słuchaj, powiedz mi, co to jest i skąd się wziął pomysł? To jako, że nie jesteśmy w szkole, nie jesteśmy w telewizji, to nie obrazicie się za promowanie alkoholu. To jest stojak na wino na alkohol. Zawsze chciałam mieć w domu stojaczek na alkohol i tam już były pomysły, że to fajnie, że po prostu do sklepu kupić sobie taki krzyżak. Czy to nie jest jakiś wpływ twojego pobytu w Appellation? Dobra, nie było pytania, mówimy o sztuce. Dobrze, Aga? No to kiedyś... Bo to pójdzie do internetu. Zostawiamy. Każdy, jak widać, spełnia swoje zadanie. Spełnia. Aczkolwiek roboty przy tym też było dużo. To też podjeżdżałam sobie na warsztat, miałam możliwość pracy na warsztacie. Że ja tam nie pracowałam, ale byłam przed bywalcem i mogłam korzystać z przestrzeni. No i co? I zobaczyłam, przypadkiem zupełnie przejeżdżałam koło takiego starego graciaka i wypatrzyłam stojak w opłakanym stanie i stwierdziłam, że to jest to. Jak Grzesiek to zobaczył, jak to mój Grzesiek stwierdził, że chyba cię pogiało, że taki rupieć przytargałeś do domu. Ja powiedziałam, słuchaj, ja mam wizję. Ja się zakochałam od pierwszego wejrzenia i rzeczywiście było sporo roboty z oblepieniem każdego tego drewienka, żeby to odrestaurować, bo to rzeczywiście był dramat. Ale po dużej ilości farby, oleju do drewna i śrubek i śrubokręta powstało coś takiego. Więc myślę, że to nawet ładnie wygląda. Aspiracja na 74 butelki jest do zapełnienia. I teraz, słuchajcie, przechodzimy do... Takie koło zatoczyliśmy, bo na początku pokazywałam Agnieszkę na tle swojego obrazu i powiem w ten sposób. Był taki moment, kiedy trzeba było zrobić co? Już nie pamiętam odnośnie czego to było. Jaką prezentację trzeba było zrobić? Bo to nie był chyba dyplom, to był... Nie, to nie był dyplom, to było właśnie, to był chyba koniec trzeciego roku i profesor Sack sobie wymyślił, żeby każdy zaprezentował jakąś abstrakcyjną sztukę, która według niego będzie dobra, coś takiego. Nie pamiętam, nie chcę przekręcić w tym momencie, natomiast... Ja, tam była jakaś akcja, wyzwanie dla całej pracowni. Coś takiego. I pamiętam, że kiedyś przyszłaś do niej i mówi, że masz taki pomysł i tak dalej. Ja mówię, no fajnie, fajnie. A potem przynosiłaś zdjęcia i obraz. I była taka sytuacja, że tak ci się to spodobało, że zrobiłaś całą kolekcję. Tak. I powstało tych obrazów sporo. I w zasadzie, wiesz, mnie się bardzo podobała ta twoja koncepcja. Ponieważ ona polegała na tworzeniu obrazów, no takich trochę jak po Strzemińskim, taki uniz, takie jednolite płaszczyzny pokryte jakimiś formami. Natomiast problem polegał na tym, że mnie bardzo ucieszyła ta twoja postawa, bo ja pamiętam, że no mój ojciec, kiedyś jeszcze chodziłem do szkoły podstawowej,
zobaczył film, na którym jakiś artysta położył wielkie płótno na podłodze, obok rozlał różne kolorowe farby, jeździł rowerem, przejeżdżając przez te rozlane farby i przez to płótno i w ten sposób naniósł farby, odciski tych obraz na... No, w ten sposób stworzył obraz i nawet było to dosyć interesujące. Mój ojciec był wyjątkowo oburzony, a ja już wtedy, no jeszcze byłem za młody, żeby wejść w jakąś dyskusję, ale pomyślałem, kurczę, a jaką różnicą jest, czy się nadaje farbę pędzlem, szpachelką, ale oponą już nie wolno. Czyli tak, gąbką wolno, ale szmatą nie wolno. Przepraszam, ale mój syn już zaczyna tam w tle przeżywać właśnie wspomnienia rodzinne. No ale Olek, no czy nasz protoplasta no taki nie był? Potem się na zakończenie się wypowiecie. No, natomiast no ja naprawdę nie pamiętam, byłem w szkole podstawowej. No tak mówię, kurczę, no ale gdzie tu sens, gdzie logika? No ale przecież nie powiem ojcu, że głupio gada, no bo no dziwnie gada. No ale on miał takie zapatrywania i już. Natomiast jak zdałem do liceum plastycznego, no mój ojciec powiedział, a wiesz co, Jarek, rób co chcesz. W ogóle się nie interesował. Cieszył się, jak zdawałem z klasy do klasy. Natomiast zawsze miałem w sobie takie wspomnienie o tych oponach. I sobie myślałem, bo to jest różna technika, trzeba kombinować, trzeba próbować. No ale dobrze, tej poboczności dosyć. Agnieszka stworzyła ten cykl obrazów, odbijając tak zwane puste stemple, czyli te tak zwane kołki. No, są zwykłe pieczątki, tylko bez tego napisu, bez tego kauczuku, albo też odbijała pomalowane farbą, co to były, kieliszki, szklanki, nie wiem. Kieliszki, szklanki, tak, ale generalnie, bo ja sobie wymyśliłam pewną koncepcję i mam tą przypadek, że jak sobie coś wymyślę, że chcę zamierzony efekt, to później tak długo myślę i nie mogę spać, dopóki nie wymyślę, jak ten efekt uzyskać, bo próbowałam różnych technik. Pamiętam, kiedyś siedzieliśmy u Jarka na jednym z wielu spotkań i Jarek mówi, to może być ziemniaka i stempluj. Ja mówię, no tak, no to by było dobre, gdyby nie to, że mi rozmoczę farby. No i tak myślałam i pamiętam, całą noc nie mogłam zasnąć. Mówię, jak uzyskać ten efekt, bo chodziło mi o to, żeby to było geometryczne, ale jednocześnie totalnie niegeometryczne i żeby to były takie stemple, takie odciski, które zostawiają bardzo grubą fakturę. Tutaj tego nie widać na płasko, ale widać. Może na kolejnych zdjęciach widać. Tak, one mają bardzo taką grubą fakturę, która mi przypomina takie korzenie, bardzo organiczne kształty. I to świetnie wygląda na żywo, zwłaszcza z bliska. I w pewnym momencie obudziłam się o 5 rano z krzykiem i powiedziałam, Grzesiek, wymyśliłam. I odezwałam się do producenta stempli, zwykłych stempli, czy by mi nie sprzedał różne rodzaje stempli bez tej gumy, bez tego kauczuku. I zaczęłam po prostu odbijać. Słuchajcie, ten obraz mi się chyba najbardziej podoba, chociaż jest taki w sumie jakby skromny, ale on ma duży format. Tam jest metr ile? 100 na 70 i to też jest mój ulubiony. Ten jakoś tak do mnie gada po prostu. Jeszcze zrobiłaś coś takiego, ale słuchajcie, to jest nic, bo Agnieszka zrobiła również po zrobieniu tych obrazów na płótnie. Co? Poszło? Kilka realizacji z tak zwanej grafiki komputerowej. Jeszcze coś takiego. I słuchajcie, ja jeszcze sobie wymyśliłem, ale to Agnieszka się nie obraź. Ale ja bym to trochę jeszcze, wiesz... Słuchajcie, sobie wyobraziłem jeszcze kilka ekranów ciepłokrystalicznych, na przykład jakieś przejście. Niech to...
I niech to... Powiem ci, że jakby to był dostatecznie duży format, coś takiego. Żeby ten był wyklejony, to nawet nie musiałby się ruszać za specjalnie. Czy te grafiki mają swoją historię, bo na uczelnię przyjechała delegacja z Francji od Lorraine. I to były, prowadzili wykład i potem okazało się, że mają również warsztaty tam dla kilku osób i była lista. Oczywiście lista była dawno zamknięta, zanim w ogóle ją pokazali, no ale to już jest polityka. Ale się wkręciłam, jak to ja, bo dużo mówię. Wkręciłam się na te warsztaty. Pamiętam, profesor Sadowski powiedział, żebym po prostu przyszła, on za mnie poświadczy. I oni sobie wymyślili... takie właśnie coś a la mandale, coś a la powtarzający wzór i to jest naprawdę duże. I to są tak naprawdę zdjęcia ekranu. Ja kiedyś muszę przynieść Jarkowi oryginały tych plików. One są ogromne i bardzo długo się ładują i można je tak naprawdę robić screeny różnych, w różnych wielkościach, z różnym oddaleniem i przybliżeniem. I za każdym razem jest to inny efekt i mam dwie takie prace, od których można, że tak brzydko się wyrażę, zwrócić tęczą, ale o to chodziło. A celem tych warsztatów było to, żeby zrobić te grafiki myśląc od razu kolorem i od razu projektując, malując kolorem, ponieważ jak oni to określili, w całej Polsce, a zwłaszcza w Łodzi, panuje tak zwany Łódź style, czyli najpierw się maluje czarną krechą, czarny zarys, prawda, szkic, a potem się dopiero to koloruje i wypełnia kolorem. I oni powiedzieli, żeby spróbować od razu malować, rysować i projektować kolorem. Tak jak większość miała z tym problemy, ja podjęłam wyzwanie z walecznym sercem i powstały takie rzeczy. Świetnie się przy tym bawiłam. No super. W takim razie tutaj slajd, który mam nadzieję ładnie zamyka ten twój kawałeczek. Bo tu jest taka właśnie, sobie pomyślałem, dokumentacja z wystawy tam w apelacją. Twoje obrazy i dobre towarzystwo. Więc zostań z nami. Bo jeszcze cały czas czekamy na Krzysia Wiąższewskiego. On jedzie z Częstochowy, nie wiem, czy dojedzie, może dojedzie. Ale mamy tu jeszcze parę, mam jeszcze parę slajdów do pokazania. Przepraszam, ale dwa reflektory w pysk mój to trochę, co? To trochę przestaje. Chcecie przerwę? Drobną? Chcemy przerwać? No, tak. Dobra, no to krótka przerwa. Zapraszamy na przerwę i widzimy się za 10 minut. 18:30 rund. Tak. Mam to na dysku cały czas. Masz na dysku, to super. Tak. Fantastyczne. Wiesz, czekamy na to, że dobra. W roku się pojawi twoje. To jest Królik po irlandzku, był film Królik po berlińsku. Nie wiem, czy widzieliście. Nie pamiętam. Nie widzieliście? Tylko pamiętam. Genialny film jest na YouTubie, Królik po berlińsku. Rewelacja. Rewelacja. Dziękuję pięknie. Pragnę się pić oczy świata i sałatka z paszportem. Nagrywa.